Kochani, chcę dzisiaj do Was mówić na temat drogi, na temat tego, że Jezus jest drogą. I dobrze, żeby z Nim w tej drodze cały czas być. Nasze życie z Bogiem powinno być swojego rodzaju podróżą, a nie siedzeniem. Troszkę dzisiaj więcej poczytamy sobie Słowa Bożego, dobrze? Jak macie Biblię, wyciągajcie, jak nie, to sprawdzajcie też w swoich telefonach. Ewangelia Jana 14:1-6. Niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę, powiedz idę. Przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę, powiedz pójdę. I przygotuję wam miejsce, przyjdę, powiedz przyjdę. Znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja i wy byli, i dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? I Jezus odpowiedział: ja jestem drogą. I zobaczcie, idę, pójdę, przyjdę. Jezus cały czas wzywa do tego, aby być w drodze. I sam siebie nazwał, że jest drogą. My wszystko wiemy, że jest bardzo dużo imion Boga. Pytanie, czy my utożsamiamy się z tymi imionami Boga i czy my tak naprawdę żyjemy tym, tak, co Jezus o sobie w ogóle powiedział. Najłatwiej w ogóle w chrześcijaństwie, jak gdyby idzie to, że Jezus jest Zbawicielem, nie? On jest Zbawicielem, a moja droga to jest tylko jak gdyby w niedzielę do kościoła. Wiecie, o co chodzi? W pozostałe dni nic nie robię. Jak gdyby nie ma Jezusa jako drogi w moim życiu. Jezus jest moim Zbawicielem i jedyną drogę, jaką znam, to jest droga z mojego domu do kościoła. Nie o to chodzi w chrześcijaństwie. To nie o to chodzi, żeby jedyna droga, którą jest Jezus, jak gdyby tobie znana, to była tylko ta, którą ty idziesz z domu do kościoła w niedzielę. Kiedy narodziliśmy się na nowo, przyszliśmy do Jezusa Zbawiciela, uratował nas od wiecznego potępienia, oczyścił nas swoją świętą krwią, wymazał list duży, odziedziczyliśmy Jego boskie życie. Ale w poprzednich wersetach, których czytałam, przeczytaliśmy, że Jezus nazywa siebie drogą. Wiecie, jak zaczęłam się w ogóle o to modlić, to ja się tak zaczęłam śmiać, w ogóle gdzie ile wypaczeń jest w ogóle w szeroko pojętym kościele. Ludzie sypią jak z rękawa takimi nadnaturalnymi, jak to powiedzieć, takimi tekstami. Jezus drogą i tak dalej, a ich życie jest stagnacją. Chciałabym, żeby po tym dzisiejszym głoszeniu, żeby każdy z was zweryfikował swoje życie, czy jestem w drodze, w podróży z Jezusem. Dalej, jak będziemy to rozwijali, pokażę wam, jak to działa. Wiecie, naprawdę można zobaczyć wiele religijnych aspektów w swoim życiu. Można oddać Jezusowi swoje życie i jedyną drogę, którą się przemierza, to jest z domu do kościoła. Ponieważ się nie wchodzi w inne rzeczy związane na przykład z Królestwem Bożym. I prawdą jest to, że jeśli chcemy być uczniami Jezusa, winniśmy być w czym? W drodze, czyli w podróży. Ponieważ On o sobie powiedział, że jest drogą. I to nie może być slogan w naszym życiu. Rozumiecie? Jeśli Jezus jest moim Panem, to moje życie będzie cały czas w czym? W drodze, w podróży. Jeśli czegoś szukamy, to wyruszamy w poszukiwania, wchodzimy w drogę. Jeśli szukasz jakiegoś zagadnienia związanego, powiedzmy, z danym jakimś problemem w twoim życiu, czegoś szukasz i tak dalej, co robisz? Wchodzisz w drogę, a drogą jest Jezus. Jesteś w jakiejś podróży, w jakiejś drodze z Bogiem. Kiedyś pewna kobieta prowadziła nabożeństwo i powiedziała tak: żony, macie być posłuszne mężom swoim, tak jak Pan. I ona mówi, generalnie mówi, jest tak, że mogłabym tego nie mówić. Mogłabym tego nie mówić, ponieważ
ponieważ mówi, zawsze się znajdzie ktoś, kto wyciągnie rzeczy z kontekstu. Ale naszym obowiązkiem jest mówić prawdę do ludzi. Naszym przywilejem i obowiązkiem jest mówić prawdę, rozumiecie? A wy macie posiąść cały materiał dowodowy na temat Jezusa, żeby żyć zgodnie z Nim tak, jak On w ogóle o sobie powiedział. Zawsze są ludzie, którzy powyrywają rzeczy z kontekstu, ale my się nie możemy absolutnie tym przejmować. Jeśli z naszych nauczeń i głoszeń ktoś coś wyciąga, to już jest jego prywatny interes. Często po kilku latach chodzenia z Bogiem można naprawdę zreligijnieć. Siedzieć i wypowiadać nadprzyrodzone komendy. Niech oni to zrobią, niech oni pójdą, niech. W ogóle spójrzcie też w siebie i w swoje na przykład modlitwy. Mówicie, o co chodzi? Ja w ogóle mówię do was jakby z perspektywy jak gdyby siebie. Ponieważ ja sobie z tym tematem w ogóle chodzę i sobie go rozważam. Niech. Ale Jezus powiedział, ja jestem drogą. Chodź. Zaangażuj swoje nogi. Niech to się stanie. Niech to ode mnie odpadnie, niech to ode mnie odejdzie. Jezu, przyjdź. No ja przyszedłem. Teraz Ty się rusz i zbliż się do mnie. Moja rola wykonana, teraz rola do wykonania Twoja. Posłuchajcie. Religia jest jaka? Okropna. I ona jest głęboko zakorzeniona. To, co powierzchowne często, to bardzo szybko odpada. Ale w ogóle religia, taka, która w ogóle gdzieś siedzi głęboko, odpada wtedy, kiedy my zechcemy wejrzeć w siebie. Kiedy zechcemy wejrzeć w siebie. Nie w serce innego brata, tylko zajrzeć w ogóle w siebie. Więc Jezus powiedział o sobie, że jest drogą. Boże, przyjdź, Boże, zrób, Boże, tamto, Boże, śmamto. A On powiedział w ogóle, aby się zbliżyć w ogóle do Niego. Ja jestem drogą. Więc jeśli Jezus jest drogą, to kto ma się ruszyć? To my mamy się ruszyć. Z Jezusa strony wszystko zostało wykonane. Teraz jest pora na Ciebie i na mnie. Kiedy ja w ogóle rozważam sobie nasze życie, to nasze życie cały czas jest w drodze. Ono jest cały czas w drodze. W tej drodze nie zabrakło nam niczego. Przygód, atmosfery. Rozumiecie? Często ludzie mówią, a chcę tam jakieś atmosfery. Zapraszam do drogi. Kościół nie da Ci tej atmosfery. W Kościele jesteśmy w tygodniu pracującym, powiedzmy, kilka razy możesz być, tak? Ale kiedy jest wolniejszy tydzień, no to będziesz na modlitwie wstawienniczej i w niedzielę na niedzielnym spotkaniu. Ale fascynująca jest droga z Jezusem. Droga z Jezusem. Ja w mojej głowie absolutnie nie mam takiej perspektywy, aby sobie wić gniazdo. Wiecie, o co chodzi? Aby wić sobie gniazdo w moim prywatnym życiu, aby w ogóle otoczyć moje życie jakąś taką twierdzą, zbudować sobie w ogóle wielki dom, tam osiąść na laurach z dziećmi, w przyszłości z wnukami, ja babcia w fartuchu, będę sobie fajnie gotowała i tak dalej, tutaj wszystko fajnie posprzątam, tutaj będzie elegancko w tym kościele, wiecie, o co chodzi? I dzień dobry, religio i tak dalej. I wtedy będą tylko nadprzyrodzone komendy. Jezus drogą. Ale pytanie, czy jestem w drodze? Jestem w drodze i jestem w podróży. I chcę Ci coś dzisiaj powiedzieć. Jeśli nie jesteś w drodze, to masz problem z Jezusem. Ponieważ Jezus o sobie powiedział, jestem drogą. I absolutnie nie chodzi o to, żeby teraz wziąć kredyt z banku, kupić sobie bilet i wyjechać na misję. Nie o tym mówię. Chodzi o to, aby być w drodze, aby robić coś ze swoim życiem. Do czego jesteśmy wyzwani jako ludzie wierzący? Do pielgrzymowania. Żeby rozchmurzyć wasze miny, powiem wam dowcip. Jest taki pewien usługujący, który taki dowcip właśnie opowiedział, to nie jest mój. Powiedział, że jego syn w podstawówce dostał jedynkę, ponieważ nie umiał na sprawdzianie napisać zdania z wyrazem pielgrzymować. Przyszedł do domu i on się, ten człowiek się pyta, dlaczego dostałeś jedynkę? I nie umiał ułożyć zdania ze słowem pielgrzymować. No nie wiesz, mówi, co to znaczy pielgrzymować? No nie, nigdy nie byłem na pielgrzymce, nie wiem, co to w ogóle znaczy pielgrzymować.
wiecie, jak gdyby dla nas, jak gdyby takie to co nas, jak gdyby do nas bardziej dociera, poruszać się w ogóle z Bogiem, podróżować z Nim. Nie wiem, często używamy tego języka, pielgrzymować i tak dalej. Dla nas bardziej używamy zrozumiałego języka, podróżować z Bogiem, w ogóle podróżuję z Jezusem, tak? W ogóle przyszedł do mojego w ogóle życia, tak? Z biletem bez powrotu i ja z Nim co? Podróżuję. Podróżuję z Jezusem. Całe twoje i moje życie jest drogą. Kiedy będziesz z tej ziemi odchodził, będąc w drodze z Jezusem autentycznej podróży, zobaczysz po prostu, że przejdziesz tylko przez wymiar śmierci. Rozumiecie, o co chodzi? I przejdziemy dalej w drogę. I przejdziemy dalej w drogę. To się w ogóle zaciera. Ale kiedy nie jesteśmy w drodze z Jezusem, to właśnie ludzie myślą, że tak sobie usiądą na krześle i będzie takie wciągnięcie do nieba. Panel się otworzy, najlepiej w niedzielę, przy fajnym uwielbieniu będzie namaszczenie. W ogóle wiecie, i wszyscy w ogóle zostaniemy pochwyceni. Zanim to się wydarzy, to z perspektywy mojego życia, a troszkę już żyję i troszkę podróżuję z Jezusem, chcę ci powiedzieć, że zanim zostaniesz pochwycony, to chce cię Bóg nauczyć podróżować na własnych nogach. Rozumiecie? Podróżować na własnych nogach. Jesteś, ty i ja jesteśmy powołani do tego, żebyśmy podróżowali z Jezusem. Kiedy Jezus rozpoczyna swoją przygodę z apostołami, to mówi do nich, żeby z Nim byli i w tym samym zdaniu mówi, żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. Troszkę poczytamy sobie Słowa Bożego, żeby wam tak naprawdę pokazać. Ktoś nawet ostatnio powiedział, że od śmierci i zmartwychwstania Jezusa, jakiś tam biblista, że dopiero po 10 latach była ogłoszona pierwsza Ewangelia. Od Jego zmartwychwstania, że dopiero w ogóle po 10 latach była ogłoszona pierwsza w ogóle Ewangelia. Każdy ma tendencję do tego, żeby się zasiedzieć i żeby nie podróżować z Jezusem. Rozumiecie? Żeby siedzieć w ogóle w miejscu i nic nie robić. Ewangelia Marka 3,14. I powołał ich 12, żeby z Nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. Może zadajesz sobie pytanie, ale dokąd mam pójść? Ja nie wiem. W podróżowaniu z Jezusem, już tak powiem, ponieważ mamy potężne nauczania w ogóle złożone w tym kościele, rozumiecie? W podróżowaniu z Jezusem, czyli w byciu z Nim, nie ma takiej opcji, żebyś nie zobaczył cel. Amen. W podróżowaniu z Bogiem zobaczysz cel. Cel. I teraz droga innego człowieka to jest droga tego człowieka. Twoja droga jest inna. Ważne, abyś podróżował z Jezusem, tak? Ramię w ramię, w przyjaźni. Wiecie czemu, kiedy religia próbuje się dobrać do życia ludzi, to często pomimo naprawdę bardzo dużego materiału dowodowego, jaki jest złożony, trzeba przypominać proste rzeczy. Bardzo proste rzeczy. Bardzo proste rzeczy. Jezus drogą. Tak naprawdę każda Ewangelia kończy się nakazem pójścia. Jezus ich powołał, aby z Nim byli i natychmiast ich wysłał do zwiastowania Ewangelii, czyli do czego od razu ich przeznaczył? Żeby poszli. Żeby nie siedzieli w miejscu, żeby poszli. Żeby poszli. Żeby nie siedzieli jak okupanci, rozumiecie? Tylko żeby poszli, ponieważ są pielgrzymami, podróżnikami, a nie okupantami. Ewangelia Mateusza 28:19. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Co mówi do nich? Idźcie. Idźcie. Masz wyruszyć. Masz iść. Nie siedź w miejscu. Zostałeś zbawiony, predysponowany do tego, żeby iść i głosić Ewangelię. Nie potrzebujesz inżynierii teraz, nie wiadomo jakich szkół biblijnych, aby iść i głosić Ewangelię. Aby iść i głosić Ewangelię, potrzebne jest tylko i wyłącznie spotkanie z kim? Z Jezusem.
Każda osoba, która spotkała się z Jezusem, może głosić Ewangelię. Twoim celem nie jest zrobienie doktoratu biblijnego. Widzicie, o co chodzi? Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Następna Ewangelia jest Ewangelia Jana, ona jest bardziej osobista, ponieważ jest tam rozmowa Piotra z Janem. Ewangelia Jana 21, 18, 19. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny Cię przepasze. W ogóle jak sobie to spisywałam, to tak przeczytałam, że napisałam, wyciągniesz nogi swoje. Wyciągniesz ręce swoje, a kto inny Cię przepasze i poprowadzi to. Nie chcę, nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do Niego, pójdź za mną. Pójdź za mną. Wiecie, kiedy tak naprawdę chodzimy w ogóle z Bogiem, każde słowo, które czytasz w Biblii, ono ma dla Ciebie ogromne znaczenie. On nie jest dla Ciebie czymś takim lekkim, że czytasz i ono jest w ogóle, nie osadza się w Tobie. Wiecie, o czym mówię? Tylko ono jest, ono w ogóle penetruje głębiej w ogóle Ciebie. Że to nie jest takie, że Jezus drogą, da-da-da-da-da, pójdź za Tobą. Nawet taka piosenka jest, nie? I co za tym w ogóle idzie? Nie, Jezus drogą. Boże, w ogóle, czy ja jestem w podróży z Tobą? Czy ja podróżuję? Czy ja mam wciąż młode serce? Czy ja w ogóle podróżuję z Tobą? Czy w ogóle stałem się jakimś takim ociężałym okupantem? Że w ogóle siedzę, zbudowałem jakąś twierdzę, spodziewam się tego nalotu nietoperzy i teraz będę rozważał, co ten nietoperz w ogóle oznacza. On tutaj chce, nie wiem, wyrwać coś w ogóle z głowy. Kiedyś byliśmy w Bieszczadach w takiej ostoi spokoju. Pojechaliśmy sobie na takie 2 tygodnie, żeby odpocząć. Słuchajcie, jak ja się tam powstydziłam, ponieważ tak odbiegnę od tematu, żeby Was dalej rozweselić, ponieważ widzę Wasze miny zmętne. Wychodzimy za turem z naszego pokoju i nagle leci nietoperz. I robię tak. I wychodzi taki facet, nie? I mówi, przepraszam, co Pani robi? Ja wiem, nietoperz lata po korytarzu. Podobno mówi, on się tam we włosy w ogóle wkręca. Ja cały czas tak w ogóle wiedział, był taki maleńki, ten nietoperek w ogóle, strasznie malutki. On to mówi, tam żyje jeszcze nigdy, ani nie słyszałem, ani nie widziałem, żeby komuś się nietoperz w ogóle wkręcił w ogóle w głowę, we włosy. Jest, ale przygoda była, tak, ale przygoda była. Jezus drogą, o Ciebie i mnie zapraszam do tego, żeby być z Nim w drodze. Nie możemy tego słowa, tego imienia Boga, że On jest drogą, przeintelektualizować. Rozumiecie? To nie może być w ogóle takie mocno intelektualne. O Jezus drogą, co tam w tej drodze On ma dla mnie zaplanowane? Ja nie wiem, ale jest w tym mega fascynujące to, że kiedy wejdę na tę drogę, to ja się dowiem, że kiedy ja wejdę w ogóle na tę drogę, Jezus jest we mnie, tak? Jezus we mnie, czyli ta droga jest we mnie, nie podważam w ogóle tego, co jest we mnie i tą drogą jest bardzo łatwo iść, ponieważ to jest systematyczne w ogóle wchodzenie też w ogóle w marzenia, które mam. Rozumiecie? Jezus drogą. Religia wszystko wywaliła do góry nogami. Odczłowieczyła Jezusa, z ludzi wierzących próbuje zrobić nienormalnych ludków, którzy chodzą właśnie po tej ziemi. Jesteśmy pielgrzymami. Wiecie, jak ja sobie, ja w ogóle, ja już tak nie chcę mówić. Ja tak nie chcę mówić, ja tak nie chcę głosić, ja tak nie chcę mówić nawet do ludzi na ulicy, bo ludzie się oglądają, skąd wy żeście wyszli? Z jakiegoś prazamku? W ogóle, zanim poznaliście Jezusa, byliście normalni. Normalnie w ogóle wsadzałeś rękę w karman, mówiłeś w ogóle, jadę w ogóle, wiesz, gdzieś tam sobie na wycieczkę i tak dalej, a teraz podążam. Wiecie? Bo Jezus jest moją drogą. My w ogóle w ten sposób też w ogóle pokazujemy tego Jezusa nienormalnego. Jestem pierwszy. W ogóle się nie dziwię, że ten dzieciak w szkole podstawowej dostał 1 ze sprawdzianu, bo nie wiedział dziecina, co to w ogóle znaczy pielgrzymowy. W ogóle dla ojca, w ogóle pastora, to skąd w ogóle, wiecie o co chodzi? No, a nie był na pielgrzymce. Ojciec do niego mówi, słuchaj, nie zdaje cię w ogóle, bo nie masz prawa wiedzieć w ogóle, co to jest pielgrzymka. Zadaniem każdego ucznia, czyli twoim i moim, jest być cały czas gotowym przede wszystkim na drogę i na podróż z Jezusem. To są mocne rzeczy, naprawdę. Ja je przeżywam, one są dla mnie mocne. Masz być gotowy w swoim życiu na ruch.
na każdy ruch, na zmianę miejsca zamieszkania, na zmianę miejsca pracy, na zmianę środowiska, na zmianę różnych koncepcji w ogóle w Twoim życiu, na zmianę sposobu myślenia, być gotowym, nie zasiedzieć się, ponieważ w drodze jest cały czas ruch. W drodze jest cały czas ruch, tam nie ma stagnacji. I właśnie trzeba zadać sobie takie pytanie. Czy w mojej drodze z Bogiem jestem w drodze, czy jestem osadnikiem? Tak się osadziłem, zasadziłem się, podlewam i tak codziennie się w lusterku przeglądam. Ale już jestem fajny. Już to wiem, to przesłuchałem, tego się już nauczyłem. Już nie opuszczam wspólnych zgromadzeń, raz wpadnę na grupę domową. Nie o tym mówię. Mówię o osobistej, intymnej podróży z Jezusem. O tym, aby być z Nim w drodze. Wiecie, że to jest nie do podważenia? Twoja droga z Bogiem jest nie do podważenia. Tam są Twoje indywidualne rzeczy z Nim. Tam są Twoje przeżycia z Nim. Tam są Jego dotknięcia, takie, jakie nikt, czego nikt inny nie doświadczył. Jezus drogą. Jezus drogą. Ktoś Cię może zapytać, czego to tamtędy chodzisz? Chodzę z Jezusem. Z Jezusem chodzę. Chodzę tamtędy, bo chodzę z Jezusem. Jeśli masz problem z Jezusem, bo On jest drogą, zadaj takie sobie pytanie. Jeśli nie jesteś w tej drodze, to masz problem z Jezusem. Wiecie, o co chodzi? Jeśli nie jesteś w drodze, to masz problem z Jezusem. Jeśli się nie poruszasz w swoim życiu duchowym, jeśli nie masz wyznaczonych celów w swoim życiu, to masz problem z Jezusem, bo On powiedział, że jest drogą. On do apostołów powiedział, żeby byli z Nim i natychmiast ich wysyła, aby zwiastowali Ewangelię. Więc takie pytanie, czy się poruszam? Czy się poruszam? Czy jestem po prostu osadnikiem? I to nie może być slogan, to nie może być nic religijnego. W drodze każdego człowieka jest rozwój. Rozwój. Powiedz rozwój. Kiedy się ruszam, to się rozwijam. Kiedy się nie ruszam, to się zwijam. Kiedy będziesz się ruszał, to będziesz się rozwijał. Zadaj sobie to pytanie. Sam w ogóle przeanalizuj swoje życie. Posłuchajcie, my mamy umiejętność analizowania samych siebie. Ty nie musisz pójść do drugiego człowieka, żeby on ci pomógł siebie w ogóle przeanalizować. To są proste w ogóle rzeczy. Zobacz, czy się poruszasz. Wystarczy spojrzeć na swoje życie rok wstecz i zobaczyć, gdzie dzisiaj jesteś. Jeśli jesteś w tym samym miejscu, to gwarantuję ci, że się nie poruszasz. I nie wolno tego na... Nie wolno. Wolno wszystko. No. Wszystko można. Judasz się też powiesił. Nie? O co chodzi? Chodzi o to, że zadaj sobie to pytanie. Czy się poruszam, czy nie? I nie oszukuj sam siebie. Bo taka fajna odskocznia, kiedy to jest z takiego miejsca w ogóle, że ja zgadzam się z moim realnym stanem, czyli na przykład nie poruszam się, mówię, no nie poruszam się, nie? W ogóle nie poruszam się i Jezus droga w ogóle zamieszkał we mnie, w ogóle ja się nie poruszam, czyli co, jakby w czym tkwię? W stagnacji. W stagnacji. Co niedzielę przychodzę, skaczę tutaj, nie? Cyganeczka, ale się nie poruszam tak naprawdę. Ale tak naprawdę wracam i dalej jestem w ogóle osadnikiem. Nic nie robię. Za moich czasów mówiło się, że dziewczyna chodzi z chłopakiem. Ale tu nie śpi, bo nie będzie wiedział, co mówię. Ja chodziłam z... My chodziliśmy razem. Za naszych czasów, akurat w mieście, w którym mieszkamy, nie było kawiarni z przyczyn takich, że u nas było bardzo dużo przestępczości. Wtedy jeszcze Artur był przestępcą, więc cokolwiek się pojawiło w Nasielsku, to Artur to zniszczył. Ze swoimi kumplami, kolegami, więc tak naprawdę nie było, nie było kawiarni. Ale wiecie, jak gdyby też nie zawsze się chodziło do kawiarni, ci, którzy mieliście na przykład kawiarnię w swoim miejscu zamieszkania, bo na przykład nie było kasy, nie? Ale w ogóle wiedziały, że chodzisz z chłopakiem, nie? Weź, może chodzisz z nią? Nie no, chodzę. W ogóle wiesz, no to jest nie do podważenia, bo na tej drodze są przeżycia. Na tej drodze są przeżycia i to są przeżycia Twoje. My mamy takie przeżycia nie do podważenia.
Na przykład spaliśmy w nocy na ławce, na skwerku. Uprawialiśmy seks na takim podwórku. Julek się śmieje, ale przecież dorosły możesz słuchać. Uprawialiśmy seks na takim podwórku. Jartur niechcący taką klapę w ogóle podniósł i króliki stamtąd uciekły. Ja mówię, ale pamiętasz? Ale jazda w ogóle, króliki, króliki lecą, my w ogóle lecimy, tu wyskakuje w ogóle facet, my uciekamy. Wiecie, o to jest fajnie, jest przygoda. W drodze jest przygoda. W drodze jest fajnie. Nawet nowy pan, który na ciebie przed się śmieje, bo jest fajnie w drodze z Jezusem. Jest bardzo fajnie w drodze z Jezusem. Kiedy nie idziemy tą drogą z Nim, jest smutno. Przyłazi natychmiast religia. Wiecie, o co chodzi. A ona się wepcha wszędzie, bo ona nie ma względu na osobę. Ale kiedy my jesteśmy nastawieni na drogę, na podróżowanie, na w ogóle na przeżywanie, na coś nowego, gotowi jesteśmy zostawić w ogóle stare rzeczy i pójść w nowe, to jesteśmy cały czas w ogóle w tej podróży. Wiesz, jakie to jest fascynujące? Wiecie, ci, którzy macie tyle lat co ja, że tam dostałeś kasę w ogóle na bilet, w ogóle możesz gdzieś się w ogóle, wiesz, poruszyć spoza swojego miejsca zamieszkania, nie? Wow, wyjrzę przez okno w ogóle w pociągu, tutaj zobaczę w ogóle jakieś, nie wiem, słupy w ogóle, jak się przemieszczają, cokolwiek, krowę inną niż na Sielsku. W ogóle fascynująca jest podróż. I fascynująca jest podróż z Jezusem. Ona jest fascynująca. Tą fascynacją o tym, kiedy jesteś w drodze, jesteś w stanie zaszczepiać innych ludzi. A tak to jak? Jak? W ogóle co powiedzieć? No wiesz, Jezus jest drogą. Obecnie w swojej drodze. Jak głosić Ewangelię? No jak głosić Ewangelię? W ogóle choć opowiem Ci o mojej drodze z Bogiem. Opowiem Ci o mojej drodze. Przeszłam już długą drogę w ogóle z Jezusem. Choć Ci opowiem. Chodziliście kiedyś z chłopakiem czy z dziewczyną? Jak było? Fajnie było? To nie róbmy z Jezusa wariata. Wiecie, o co chodzi? Że On się jakoś tam odbije w naszym życiu, kiedy my nie będziemy z Nim chodzić. Nie ma takiej opcji. W tej drodze, kiedy Ty Go poznajesz, co się potem dzieje? Coraz bardziej się w Nim co? Zakochujesz. Coraz bardziej się w Nim zakochujesz. Często naprawdę wystarczy spojrzeć na minę wierzących ludzi i się odejść od chrześcijaństwa. Wiecie, naprawdę. Ja w ogóle przywracam swoje życie do bardzo prostych rzeczy. Do bardzo prostych rzeczy. Do bardzo prostych prawideł. Jezus umarł za Ciebie, nie za Twoją służbę. On umarł za Ciebie. On chce, żebyś najpierw szczęśliwy był Ty. Twoja służba jest skutkiem ubocznym. Najpierw musisz się rozmiłować w chodzeniu z Nim, bo On jest drogą. Wszystkie inne rzeczy to skutek jaki? Uboczny. Kiedy dwoje małżonków nie są najarani na siebie jak szczerbaty na suchary i nie chcą ze sobą mieć dobrego seksu, a w pokoju będzie pełno atmosfery, świece porozpalane, gadżety i tak dalej, to się można pozabijać tymi gadżetami. Wiecie, o co chodzi? Ci wibrator odbije gumowy jakiś w ogóle w czoło, to upadniesz zemdlony. Trzeba być najaranym na drogę z Bogiem. Świadectwem Twojego chodzenia z Bogiem jest podróż, droga, że gdzieś się przemieszczasz i tam widać progres. W Twoim wewnętrznym życiu, w Twoim powołaniu, w Twoim charakterze, w Twoim owocowaniu. Po prostu coś się dzieje. Można wymieniać. W Twojej pracy, w Twoich relacjach, w Twoich kontaktach. Jeśli jesteś mamą, w Twoim macierzyństwie, w Twoim ojcostwie. Wiecie, o co chodzi? Nie jesteś w pracy zimny drań i zimna suka, tylko jesteś w ogóle przyjaźnie nastawiony do drugiego człowieka. Ludzie chcą takiej drogi. Wow! Słuchaj, w ogóle, jaką ty drogą kroczysz? W ogóle w twoim życiu jest tak w ogóle tak dobrze, tak fajnie w ogóle. Co się w ogóle wydarzyło? Bo wiecie, jak to działa? Kiedy ktoś w ogóle żyje jak kretyn i potem mówi, poznałem Jezusa, Jezus jest drogą. W ogóle dziękuję, nie wjeżdżam tam nigdy. Co to jest w ogóle za droga? Co to jest za droga? Z kocimi łupami?
Nie wiem, czy pamiętacie takie drogi w ogóle, tak się mówiło, wysadzane takimi kamieniami. No nie daj Boże przejechać po takiej drodze samochodem 60 km na godzinę. Jezus to najbardziej zrównoważona osoba, jaką kiedykolwiek poznałam. I my potrzebujemy być zrównoważonymi ludźmi. Jezus drogą. Jezus drogą. On Cię zaprasza do tej drogi. Tylko czy Ty zechcesz w ogóle z Nim chodzić? Może marzysz, aby głosić Ewangelię. Może marzysz, aby Ci się otworzyły drzwi. Co musisz zrobić, żeby Ci się drzwi otworzyły? Na ochotnego kto powie? Pójść. Pójść. Co zrobić? Ale pójść gdzie? Pod drzwi. Tak se stoję u drzwi. Tak! Artur, brawo, dostałeś dzisiaj 6. I wejdź i durszlak z wejściem na spawarkę. Trzeba iść do drzwi. Trzeba iść do drzwi. Nacisnąć na klamkę. Bo jesteś w drodze, a Jezus w ogóle powiedział, abyśmy byli z Nim i abyśmy szli. Abyśmy szli i zwiastowali Ewangelię drugiemu człowiekowi. Bóg zrealizuje za Ciebie Twoje marzenia? Czy nie? Nie zrealizuje. A więc co trzeba zrobić, żeby zrealizować swoje marzenia? Trzeba pójść w swoje marzenia. Trzeba pójść w realizację swoich marzeń. Trzeba się odważyć. U nas w mieście kiedyś był taki zakład pracy, nazywał się My Razem. I większość mieszkańców naszego miasta pracowało w tej firmie. Między innymi mój tata. I mój tata miał tam zacne stanowisko. Był mistrzem w tryskarek, cokolwiek to znaczy. Pamiętam tylko, że u mnie w domu, w takiej dużej wersalce, były jakieś mierniki. Nic więcej o wtryskarkach nie wiem. Ale był mistrzem, jak gdyby, w tym swoim zawodzie. I zakład się rozwiązał. Mój tata tam pracował 25 lat. I jak ten zakład się rozwiązał, to mój tata już nie podjął nigdy pracy. Na jakiś tam krótki okres tak. Wiecie dlaczego? Ponieważ nie był gotowy na zmianę. Nie był gotowy na nową drogę. Zawsze mówił, co się teraz będę szkolił? Gówniarze będą nade mną stali, będą mi mówili, co ja mam robić. Wiecie, nie? Ten sposób myślenia. Trzeba się edukować. Trzeba się szkolić. Trzeba mieć młode serce, pomimo wieku, przygotowane gotowe cały czas na przygodę. Gotowe na przygodę. Wiecie w ogóle, że z Jezusem naprawdę jest przygoda. To nie jest smutny i nudny gość. Absolutnie. To nie jest smutny i nudny gość. To najbardziej fascynująca osoba, twórcza, ekscytująca, rozumiecie? I można z nią przeżywać niesamowite rzeczy. Tylko pytanie, czy my wchodzimy na tą drogę? Czy realizujemy te rzeczy, które są w naszych sercach? Jeśli nie, to nie jesteśmy w drodze. I w ogóle trzeba to dzisiaj nazwać. Nie jestem w drodze. Nie jestem w podróży z Tobą. Jest we mnie masę oczekiwań. Jest we mnie masę jakichś takich nadprzyrodzonych komend. Tu wydałem komendę, tu wydałem komendę, tam powiedziałem, żeby się aniołowie poruszyli, tam polecieli, nic nie przynieśli, z nikim się nie przywitali, potem już nie przylecieli i mi sprawozdania nie zdali, co z tymi aniołami. Słuchaj, w drodze nie jesteś. Nie jesteś w drodze. Jak nie jesteś w drodze, to się nic nie dzieje. Można walić takie komendy, wiecie, na prawo i lewo i tak dalej i nic się nie dzieje. Bo się nie ciągnie w ogóle tematu dalej, bo się nie jest w drodze. Ponieważ się kupiło bilet i się go wywaliło. Jezus wydał apostolski nakaz i powiedział, idąc, głoście. Idąc, głoście. Trzeba się poruszać. W życiu z Bogiem należy się poruszać. Jezus mówi między innymi, zobaczcie, że mamy opuszczać stare miejsca, tam gdzie nas nie chcą, mamy strząsnąć proch z naszych nóg i iść dalej. Jesteś gotowy na takie rzeczy? Jesteś w jakiejś relacji na przykład z ludźmi, nie? Głosisz im na jakiś czas Ewangelię. Nie, uparcie będę tam, w ogóle będę. Nie chcą Cię słuchać, a Ty tam będziesz z nimi. Lub głosisz Ewangelię w jakimś miejscu, tak? To miejsce już jest spalone.
Czy jesteś gotowy na nową drogę? Czy jesteś gotowy na nowe miejsce? Czy jesteś gotowy w proroczy sposób, tak jak mówi to? Tam, gdzie was słuchać nie będą, strząchnijcie proch i idźcie dalej. Idźcie. Powiedz, idę. Idę. Poruszę się w inne miejsce. Nie będę stał jak muł bakierny w tym miejscu i ciągle w tym jednym miejscu krzyczał do ludzi, bo to jest stagnacja, to już nie jest droga. To już jest jakieś osadnictwo. Przemieszczam się w zupełnie inne miejsce. Idę tam, gdzie mnie słuchać będą. A gdzie mnie słuchać będą? Nie wiem, muszę to sprawdzić. Więc żeby to sprawdzić, to się muszę poruszyć w inne miejsce. Stoję miesiąc, drugi, trzeci. Nikt mnie nie słucha, nikt się nie nawraca. Co trzeba zrobić? Zmienić miejsce. Bo Jezus powiedział, że jest drogą. Jestem drogą. Absolutnie nie namawiam, żeby opuszczać Kościół. Właśnie to jest to. Ale nie mogę do was inaczej głosić. Bo to jest prawda. Należy się poruszać. Należy się poruszać. Ale to w ogóle nie jest słowo dla tak zwanych turystów. Wiecie, o co chodzi? Bo im się na przykład znudziło i w ogóle postanowili, że na przykład odejdą z Kościoła. Dla turystów nie ma nic nowego. Coś nowego jest dla uczniów. Coś nowego jest dla uczniów. Ale kiedy jesteś uczniem, musisz co? Podróżować. Musisz podróżować z Bogiem. Podróżować z Bogiem. Jeśli widzisz jakąś stagnację w jakiejś dziedzinie swojego życia, gdzieś jesteś, w jakiejś relacji, głosisz Ewangelię, nie chcą cię słuchać i cały czas dorabiasz coś do tego. Jeszcze będę pościł, jeszcze będę się modlił. Ach, tam poproszę wstawienników, niech się modlą. Na pewno jest jakaś demoniczna w ogóle warownia. Jeden rok mija, drugi rok mija i ciągle jesteś w tym samym miejscu. Wyjdź z tego miejsca. Strząchnij proch, dalej bądź ludzki, dalej bądź w ogóle człowiekiem. Ale przenieść się w inne miejsce. Bo Jezus powiedział, ja jestem droga. Ja jestem droga. Jak wejdziesz na drogę, spotkasz co? Życie. Powiedz dzisiaj, opuszczam stare miejsca, idę pod całkowicie nowe adresy. Czy jesteś gotowy na nowe adresy? Powiedz, jestem gotowy na nowe adresy. Jestem gotowy na nowe adresy. Opuszczam stare miejsca i jestem gotowy na nowe adresy. Nie będę ciągle szarpał za tą samą klamkę. Nie będę ciągle stał w tym samym miejscu. Jestem gotowy na nowe adresy. Jestem gotowy, aby pukać w zupełnie nowe miejsca. W zupełnie nowe miejsca. Idę w nowe miejsca. Pukam do innych ludzi. Odwracam się twarzą do innych ludzi. Ci mnie nie słuchali, idę teraz do nich. Zobaczę, czy oni mnie posłuchają. Wiecie, o co chodzi? Niektórzy ludzie są z nami, bo nas pokochali. Niektórzy się tylko o nas otarli. Ale cieszymy się nawet z tego otarcia. Wiecie, o co chodzi? Po prostu otarli się. Wow, otarli się. Przeszli, otarli się, coś tam wzięli, poszli. W ogóle w wieczności zobaczymy, co było tak naprawdę naszą parafią. Będąc w drodze, w wieczności zobaczysz wielką swoją parafię. W wieczności dopiero to zobaczysz, ale bądź w drodze. Bądź w... Kamil, rozumiesz, co ja mówię? Bo masz minę taką, że... Tak robisz. Ja myślałem, że w niebie nie ma religii, tam parafia jakaś. Przestań, musisz proroczo w ogóle przyjmować to, co ja mówię. W niebie zobaczysz swoją parafię. Zobaczysz ludzi, którym zwiastowałeś w ogóle Ewangelię. Bóg jest normalny, to twój ojciec. Rozumiecie, o co chodzi? To ludzki Pan. To ludzki Pan. A więc opuszczamy stare miejsca i idziemy w zupełnie nowe. Często nic się nie dzieje, dlatego że mamy stare koncepcje. Stare koncepcje. Jest jakaś droga, droga się w ogóle skończyła. Rozumiecie, tory się skończyły, a ktoś chce dalej puszczać pociąg. Ja kiedyś, jak byłam mała, to ja sobie wyobrażałam, że koniec świata jest tam, gdzie się skończyły tory. Tak? O, mamy coś wspólnego. Dlatego raz śpiewam. Dla mnie koniec świata to był tam, gdzie się skończyły tory. A gdzie się skończyły tory? Ja nie wiem. Tak, to był mój koniec świata. Tam, gdzie pewna droga się w ogóle skończyła, należy w ogóle przemieścić się w ogóle i zapukać w zupełnie w ogóle inne drzwi. Ale być cały czas w drodze.
Cały czas w drodze, coś wam powiem. My jesteśmy cały czas w drodze i bardzo trudno diabłu uchwycić się z człowieka, który jest w drodze. To w tej drodze porozwiązywało się mnóstwo trudnych życiowo sytuacji, w których dzisiaj ludzie wielokrotnie bujają się wiele lat. One od nas odpadły, ponieważ jesteśmy w drodze. Przeglądałam sobie ostatnio takich masę filmików, jak Sara w ogóle jeszcze była malutka. Ona mówi, mamo, nie puszczaj mi tego, bo ja się wstydzę. Stała gdzieś taka w ogóle w nosie, dłubała sobie. Ona mówi, jak ty mnie ubierałaś w ogóle? Co ja tutaj miałam za jakiś kożuszek w ogóle na sobie? Jakieś takie, mówi, takie leginsy, co ty mi za leginsy zakładałaś? Mówi, to ja już wtedy tam byłam. Tak, bo my byliśmy cały czas w drodze. Cały czas byliśmy w drodze. Przez cały czas zobacz, czy jesteś w drodze. Coś wam powiem. Jeśli nie zaplanujesz swojej drogi z Bogiem, nikt ci tego nie zaplanuje. To w ogóle nie ma tam, że pastor zaplanuje drogę z Bogiem. Ja ci zaplanuję, co ci powiem. Może ci dobrze pożyczyć, tylko pytanie, czy to będziesz chciał zrealizować. Twoja droga z Bogiem jest związana w ogóle z twoimi pragnieniami i z twoimi marzeniami. Ale wejdź w tą drogę. Wiecie, co tam na tej drodze nas czeka? Rozwój. Rozwój. Na tej drodze jest rozwój. Nikt tego za nas nie zrobi. Nie zrobi za ciebie tego twój brat w kościele. Nie zrobi za ciebie tego żaden lider. Nie zrobi za ciebie tego pastor. Trzeba wyeliminować to niech. Niech. Niech zrobią, niech przyjdą, niech zrobią, niech pomogą, niech oni tam pójdą, niech oni otworzą, niech oni przylepią, niech oni przytną, niech. Nie, ja pójdę. Ja. Królestwo Boże jest twoją i moją odpowiedzialnością. Amen. Amen. Czy w ogóle utożsamiacie się z tym? Królestwo Boże jest naszą odpowiedzialnością, twoją i moją. To naszą odpowiedzialnością jest być cały czas w drodze i tą drogą z Jezusem się dzielić. Rozumiecie? Dzielić się tą drogą. To jest naprawdę fascynujące. Wiecie, że tam, gdzie jest podróż, tam jest atmosfera. Cały czas coś się dzieje. Ja ostatnio tak sobie pomyślałam, że chyba jestem już coraz bardziej gotowa na zrobienie kabaretu. Może krótkiego i tak dalej, ale jestem już chyba gotowa. Ja zebrałam taki materiał dowodowy, w ogóle, żeby wyszydzić w ogóle religię, wiecie o co chodzi, i jakiś taki kościół, który jest w ogóle karykaturą. Bo ja jestem w drodze i ja w tej drodze naoglądałam się masę cudownych rzeczy, ale zobaczyłam też wiele dziwactw. Wiecie, takich dziwactw, że to się w ogóle w głowie nie mieści. Kiedyś człowiek na jednym spotkaniu, to akurat tego nie widziałam, ale to słyszeliśmy, pewien człowiek na spotkaniu modlitewnym bodajże, pochylił się jakoś tak nisko, tam szukał czegoś i tak dalej, natychmiast pobiegli do niego i wypędzali od niego ducha kluczy. On powiedział, że kluczy szukał, tak? Kluczy szukał. I w ogóle dzisiaj jestem gotowy, w tej drodze, to ta droga jest w ogóle bardzo fascynująca. To wiesz, o co chodzi? Spotkasz normalnych, nienormalnych, przyjaznych, nieprzyjaznych, miłych, niemiłych, tych, z którymi się zaprzyjaźnisz, tych, z którymi się nie zaprzyjaźnisz, tych, którzy będą coś chcieli od ciebie wziąć, tych, którzy nie będą chcieli od ciebie nic wziąć. Ale ona jest fascynująca. Ona przede wszystkim jest prawdziwa. Droga z Bogiem nie jest iluzyjna. Wiesz, o, Pan ma dla mnie takie tutaj wielkie rzeczy, wiesz. Ja wiedziałam, że tak będzie, jak to mówił Halama, nie? Ja mówię, kurczę, ale w ogóle, a w ogóle powiedz coś normalnego. Takiego prostego, normalnego w ogóle. A jak żyjesz na co dzień? Wiesz, ja to tam. Ja wiem, a ja wstaję, śpiocha muszę z oka wyciągnąć. Przychodzi, muszę się przeciągnąć, mam 44 lata. Nie jest tak, że wyskakuję jak łania, wpadam do kuchni, wiecie o co chodzi. Artur, o, ty moja jedyna, pięknie wyglądasz. Ja wstaję w ogóle rano, pióra mam takie, wiecie o co chodzi. Wchodzę w ogóle do kuchni, Artur, nie siema, ja nie siema. To są po prostu normalne życie z Bogiem. Jestem w drodze. Kurczę. Do czego doszło, żeby tak dzisiaj głosić w kościele? Tam, gdzie jest podróż, tam jest atmosfera. Jest naprawdę fajnie. W kościele w ogóle nie można się nudzić.
W ogóle nie można się nudzić w Kościele. W ogóle w drodze z Bogiem nie ma takiej opcji, abyś się znudził. Ale bądź na tej drodze. Kiedy człowiek się decyduje, aby podróżować w ogóle z Jezusem, to nie jest zdziwiony pewnym wydarzeniom i nie jest spretensjonowany. Ponieważ tak jak w naturalnej drodze są różne rzeczy, tak samo i w drodze z Bogiem są różne okoliczności. Wiecie, o co chodzi? Przechodzimy te okoliczności. Często byśmy chcieli tam, o, wydaj rozkaz, nie ma tych okoliczności, kurna, jakoś są, no. Się okazuje, że ja je po prostu przejdę. Przechodzę te okoliczności. Czemu? No bo to jest w ogóle normalny proces drogi. Ale wiesz, fajnie mi było, okoliczności kazuje wam się tutaj usunąć, a one się nie usunęły. Jakieś takie nieposłuszne. Jeszcze raz do nich podejdę. Nie usunęły się. Jeszcze raz nie poszły. Omija się w ogóle ten temat i potem trzeba zajrzeć w prawdę. Co się wydarzyło? Odpuściłeś. Przeszedłeś przez te okoliczności. Normalnie z Jezusem w sercu przeszedłeś przez te okoliczności. Wiecie, o co chodzi? Jezus jest normalny. Kiedy chodzimy z Nim, tak? To się nie zrani twoje kolano. Tylko bądź nastawiony na drogę. Na drogę. Bądź tym pielgrzymem, podróżnikiem. Fajne to słowo pielgrzym. Dobra, lecimy dalej teraz troszeczkę ze Starego Testamentu. Znaczy jeszcze nie, ale na razie list do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, 11:5. Troszkę o Henochu wam powiem i o chodzeniu Henocha z Bogiem. W ogóle o Henochu już są dowcipy. Przez wiarę został zabrany Henoch, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Jeszcze raz. List do Hebrajczyków 11:5. To wszystko jest o tych bohaterach wiary. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu. Dobre, co? I można to po prostu sobie przeczytać jako jedną wielką iluzję. Dowcipy chrześcijańskie są takie, że Bóg przechadzał się z Henochem, raz z domu Boga do domu Henocha, raz z domu Henocha do domu Boga. I jeden dowcip mówi, no i tak daleko już z Henochem zaszli do domu Boga, że Bóg do niego mówi, dobra, nie wracaj. Wiecie, no w ogóle, no pięknie to brzmi. Fajne to jest takie, nie? Super to brzmi i tak dalej. Ale w ogóle on był w drodze. Niewiele jest opisane o Henochu. W Starym Testamencie czytamy jeszcze tylko tak, że Henoch przeżył 365 lat, Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było Henocha, bo zabrał go Bóg. Jasna, co? Ty! Przeżył 365 lat, chodził z Bogiem, a potem nie było Henocha, bo zabrał go Bóg. No w ogóle szok! No te takie naturalne w ogóle jakieś pochwycenie, nie? Opłaca się chodzić z Bogiem? Opłaca się chodzić z Bogiem. Czy idziemy dokądś? Zadaj sobie to pytanie. Czy ja dokądś idę? Czy ja w ogóle dokądś idę? Czy po prostu siedzę? Czy bawię się? W kościelnictwie. Tu przestawię troszkę, tam coś przestawię, na tej szachownicy pięknej. Czy podróżuję z Bogiem? To w ogóle, to jest potężne, naprawdę. To jest w ogóle cel chrześcijaństwa. Nakaz mi Syna Jezusa. Bądź ze mną i idź głosić Ewangelię. Czy podróżujesz dzisiaj z Bogiem? Każdy musi to pytanie sobie zadać. Henoch był w drodze z Bogiem. Mocne, co? Chodził z Bogiem i zniknął Henoch. Ja w ogóle lubię, jak ludzie usługujący mają tą, jak gdyby, taką umiejętność brania w ogóle różnych historii biblijnych i tworzenia z tego cudownych kazań. Ja w ogóle lubię. Ja w ogóle bardzo lubię słuchać w przypowieściach. Lubię w ogóle, to mnie, bo mnie w ogóle droga interesuje. Człowiek mnie interesuje, interesuje mnie jego w ogóle droga. Jak w ogóle sobie to czytałam, to w ogóle mówię,
kurczę, no... O co chodzi? Chodził z tobą Henoch. I zniknął Henoch. Rozumiecie? I zniknął Henoch. Chodził z Bogiem. I Bóg go zabrał do siebie. Ale to, co mówiłam na uwielbieniu, żeby nie popaść w rów taki, że ślizgę do nieba, nie? To najpierw Bóg ciebie imię chce nauczyć chodzić tutaj na twoich nogach, na tej ziemi. Abyś był tym podróżnikiem, abyś był w drodze. Abyś nauczył się chodzić z nim. Kiedy rozważałam sobie, czemu tak naprawdę już bardzo dużo ludzi odeszło od nas. My jesteśmy w drodze. Jak gdyby nie chcę wylewać jak gdyby wszystkich z kąpielu. Ale mam taką swoją jedną, ona była kiedyś moją przyjaciółką. W ogóle wiązałam z nią bardzo duże plany w ogóle w moim życiu. Jeszcze pamiętam, z Albertem byliśmy na jednej grupie. Boże, jakie mieliśmy plany, zamieszkamy razem, Artur wyjdzie z więzienia i mąż wyjdzie z więzienia, w ogóle grupa takich apostołów, wiecie, nie, sól tej ziemi, razem zamieszkamy, tutaj w ogóle, jak wypadniemy tutaj, to wiecie, potrząśniemy w ogóle całą Warszawą i tak dalej. Nasze drogi się rozeszły. Nasze drogi się rozeszły, ponieważ my byliśmy przez cały czas nakierowani na podróż, na coś nowego. Na podróż, na coś nowego. Ludzie mieli inne koncepcje. Przykre były w ogóle rozstania, ale i w drodze z Bogiem, twojej i mojej, będą następowały takie rzeczy. Będą następowały takie rzeczy. W ogóle bardzo naturalne. Bardzo naturalna rzecz, będąc w drodze. Będą następowały pewnego rodzaju rozdarcia, pęknięcia. Ktoś odejdzie, przyjdzie ktoś nowy. Jeśli nawet odejdzie jakiś przyjaciel, musisz uwierzyć, że w ogóle Bóg da ci innych. Aby ciasnoty tylko w sercu nie było. Aby ciasnoty nie było w sercu na nowe przyjaźnie, na nowe kontakty. Bo w tej drodze w ogóle wydarzy się mnóstwo różnych rzeczy. Wiecie, w ogóle mówię tak do was z perspektywy w ogóle już jakiegoś czasu, których w ogóle chodzę z Bogiem. Różne rzeczy mnie spotkały. Wspaniałe, wzniosłe, ale też masa i przykrych. Czy ja się z nimi w tych rzeczach jak gdyby pogubiłam? Nie. Nie. Zawsze się podnosiliśmy i zawsze szliśmy dalej. I zawsze będziemy się podnosić i zawsze będziemy szli dalej. W drodze z Bogiem są różne w ogóle sytuacje. Nie płacz za tymi, którzy siedzą. Nie płacz za tymi, którzy nie chcą iść, bo się zasiedzieli. Bądź w drodze i pociągaj w ogóle za sobą tych, którzy chcą być w drodze. Którzy chcą być w drodze. Tych, którzy chcą być w drodze, to tych pociągaj za sobą. O Henochu już mamy, teraz o Abrahamie. List do Hebrajczyków 11:8-9. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. I znowu w jednym wersecie trzy czasowniki. Pójść, wyszedł, idzie. Zobaczcie, cały czas jest ruch. Cały czas jest ruch. Wyszedł, idzie, pójdzie, zrobi coś. Mocne to jest. Często czytamy coś bez jakiegoś takiego zastanowienia. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo. Wyszedł i poszedł, nie wiedząc dokąd. No szok. Ale wyszedł. Ale wyszedł. Nie wiedząc dokąd, ale wyszedł. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie. Szok. Poszedł jako cudzoziemiec na obczyznę, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Osiedlił się jako cudzoziemiec. Był taki moment, że masa ludzi z Polski wyjeżdżała, nie? Żeby pozarabiać w ogóle kasę, żeby się działo lepiej i tak dalej. Wiecie, w ogóle z jednej strony może to była ucieczka, ale z drugiej strony na pewno to byli odważni ludzie. Na pewno to byli ludzie drogi. Na pewno to byli ludzie, którzy w ogóle chcieli zmienić swój byt. Chcieli w ogóle zmienić bieg w ogóle swojego życia. Mieli źle, tak? I postanowili coś zmienić w ogóle w swoim życiu. W swoim sercu
nakierowani byli na zmianę. W swoim sercu nakierowani byli na drogę. Rozumiecie, łapiecie to? Jezus drogą. Jezus drogą. W tej drodze w ogóle cały czas poruszamy się. I teraz zobaczcie, rozważając tego Abrahama, że wyruszył jako cudzoziemiec na obczyznę. Jak to jest w ogóle konfrontujące do wielokrotnie takiej życzeniowej w ogóle postawy, nie? Do życzeniowej takiej postawy. Niech tam mi się coś zmieni, niech mi się to zmieni, niech mi się to zmieni. Ale czemu tak? A co ja mogę zrobić, żeby się zmieniło? W co nowego mogę ja wejść, aby się zmieniło? Jaki bieg nowy ja mogę uruchomić, aby się coś zmieniło? To się w ogóle samo nie zmieni. Bo w ogóle Jezus porusza się w ogóle ci przez ciebie i przeze mnie, przez Kościół. On już nie porusza się tak, że wiecie, w ogóle następne Jego zejście to będzie zejdzie po Kościół. Już nie zejdzie po to, żeby cię tam poruszyć w ogóle. Tu na tej ziemi potrzebujemy się ruszać w wierze, aby być w drodze. W niebie już nie będziesz potrzebował w ogóle się poruszać, żeby być w drodze. To tu jest praktyka. Praktyka w miłości, w różnych rzeczach, w drodze jest tutaj na ziemi. Tu mamy praktykować. Hebrajczyków 11:27. Teraz o Mojżeszu. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny i jak gdyby nie widział. Jeszcze raz. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny i jak gdyby go widział. Co zrobił? Opuścił Egipt. Egipt jest symbolem świata. I teraz zobaczcie, jak to się różni od tego, jak uwolni mnie, Boże, od tych relacji. Uwolni mnie w ogóle z tego. Wyprowadź mnie z tego. Tak, pomóż mi wyjść z tego i tak dalej. Opuścił Mojżesz Egipt. Kilka dni temu zadzwonił do mnie taki chłopak i mówi, kurczę, przeczytałem, przesłuchałem takiego starego świadectwa, jakiś wieloletni kryminalista, ale fajnie mi się z nim gadało, w ogóle kumaty człowiek. Mówi, przesłuchałem świadectwa Artura. Wyszedłem z grupy przestępczej w taki sam sposób, w jaki Artur powiedział, że się wychodzi. Ponieważ miejsce, w którym byłem, absolutnie nie mówili. W ogóle mówili, Bóg ci pomoże, Bóg cię z tego w ogóle wyprowadzi. Ja w ogóle, mówię, byłem cały czas w ogóle w stagnacji. Nie umiałem w ogóle wyjść. I posłuchałem, mówi, jego świadectwa i zrozumiałem, że to ja muszę opuścić Egipt. To ja muszę opuścić Egipt. To ja muszę wejść na tą drogę. Z tej drogi mnie nikt nie wyciągnie. Jezus zamieszkał w moim życiu i dał mi moc Świętego Ducha, abym decydował. To ja muszę w ogóle opuścić tą drogę. I dalej mi zadaje pytania, co wy robicie, że w ogóle jesteście normalni? Co robicie, że jesteście normalni? Ja mówię, przyjedź w ogóle, to sobie pogadam, wiesz, za ciebie przez telefon. Co ja w ogóle trzeba posiedzieć z nami. Ja nie mogę ci powiedzieć przez telefon, co my robimy, że jesteśmy fajni. Że fajnie jest z nami być. W ogóle mówię, a wierzysz, że w ogóle tacy, jacy my jesteśmy, taki jest Bóg? On mówi, tak. Ja mówię, to przyjdź do nas i z nami poobcuj. Przyjdź z nami i poobcuj w ogóle z nami. Bo w ogóle, no, mówię, zadasz mi kilka w ogóle pytań przez telefon, ja ci odpowiem i w ogóle, no i co? I się w ogóle kontakt urwie, nie? Po prostu przyjdź. Kup bilet. Bądź podróżnikiem. Mówię, przyjedziesz? Przyjadę. Super. Czyli Mojżesz opuścił Egipt, to on zrobił ruch. To on wszedł na drogę. Czyli co trzeba zrobić? Trzeba uruchomić własne nogi w każdym aspekcie swojego życia. Bo ty musisz uruchomić w ogóle swoje nogi, żeby się poruszać. Trzeba uruchomić swoje nogi. I uważam, że na to jest opresja. Ludzie mają bardzo dużo wymówek. Bardzo dużo. Nie ten czas, nie sprzyja mi. Niesprzyjające okoliczności, niesprzyjająca pogoda, ciśnienie nie takie, rodzice opresjonują, dzieci niegrzeczne, ząby i zęby im teraz wyrastają w ogóle. Kurczę, no niesprzyjające w ogóle okoliczności. My jesteśmy w drodze tyle lat. Z małym dzieckiem prowadziliśmy kościół i jeśli jesteśmy nastawieni na podróż, na takie funkcjonowanie w ogóle z Jezusem, rozumiecie? Nie ma takiej w ogóle, rozumiecie, że to nie ma takiej opcji, żeby się w ogóle wywalić,
Jeśli w sercu jest pragnienie drogi, pragnienie czegoś nowego, nie ma takiej opcji, że tego nie zrealizujemy. To małżeństwo się śmieje, bo oni wiedzą, o czym mówię, bo oni też tak funkcjonują. Jak oglądam sobie ewangelizację i widzę tym jego. Wiecie, fajnie, nie? W ogóle fajnie, rodzice są na ewangelizacji, głoszą w ogóle Ewangelię, a szkrabik sobie w ogóle lata. A szkrabik w ogóle sobie lata, bo to jest jego miejsce. To jest jego miejsce. Ciąża to nie jest choroba, tak? A dzieci nie są problemem. A dzieci nie są problemem. To tak jak Artur dostał takie słowo, o wiele darów modlą się w ogóle wierzący ludzie, a słowo mówi, że dzieci są darem Pana. Czemu nie modlimy się o dzieci? Bo się boimy, że dzieci nas co? Zatrzymają w służbie. A dzieci nas ubogacą, nauczą kochać, wiecie o co chodzi, poszerzą nas. Żebyśmy się mogli patrzeć na dzieci i upodabniać się w ogóle z nimi. Bądźcie tacy jak dzieci. O, Przemek i Bartek się zachowują jak dzieciaki. Zobaczcie, jakie cynery do siebie puszczają, całe spotkanie. A więc to Mojżesz opuścił Egipt. Uruchomił swoje nogi, tak? Uruchomił swoje nogi, wyszedł on i wyprowadził lud. Kiedy jesteś w otoczeniu jakichś ludzi, kiedy usługujesz grupie jakichś ludzi, kiedy oni będą się przyglądać na twoją drogę, wyciągniesz ich z Egiptu. Wyciągniesz ich z Egiptu, oni pójdą w ogóle za tobą, jak za Mojżeszem. Ale kiedy ty będziesz w stagnacji, to oni też będą myśleć, że życie z Bogiem to jest właśnie taka stagnacja, nie? Zero podróży. Boję się wejść na nową drogę. I co z tego? Boisz się i co się wtedy dzieje? Uruchamia się kortyzol. Co kortyzol krzyczy? Walcz albo uciekaj. I jedna i druga opcja cię popchnie do drogi. I jedna i druga opcja popchnie cię do drogi. Walcz albo uciekaj. Walcz albo uciekaj. Ale i to cię popchnie do drogi, i to cię popchnie do drogi. Posłuchajcie, nie ma innej drogi, jak wejść na drogę. Jak wejść na drogę i podróżować w ogóle z Jezusem. Teraz troszkę o Izraelu. Hebrajczyków 11:29. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi. Gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. I to jest to, co mówiłam wcześniej. Wielokrotnie przez te okoliczności, które próbują nas zdominować, my po prostu przez nie przechodzimy. Trzeba po prostu sobie wielokrotnie usiąść, uspokoić się. Trzeba powiedzieć do swojej duszy, uspokój się, wariatku. Nie szalej. Opanuj się. Daj jej jakieś imię. Renata. Renata, mówię ci, jak się nie uspokoisz, to nie będziesz dzisiaj jadł. A Renata mówi, o, na pewno się napije. Uspokoisz się. Usiądziesz, tak jak ci w ogóle mój duch podpowiada, musisz się uspokoić. Nie wyrywaj się. Siedź tam, gdzie twoje miejsce. Przejdziemy przez te okoliczności. Musimy zaufać temu, który jest większy. Tak z duszą swoją trzeba gadać. Tak nią trzeba w ogóle zarządzać. Nie próbować właśnie w taki enigmatyczny sposób szarpać. Bo w ogóle ja się strasznie denerwuję na te dziwne chrześcijaństwo. Tak, wiecie, takie nienormalne. O, okoliczności, fu! Tu, fu! To jest taka bzdura. To nie działa. Ludzie ruchu żadnego nie robią w swoim życiu, a tu tak komenda, taka, w prawo, w lewo. Co to się dzieje? Na miłość boską, co to się dzieje w duchowej rzeczywistości? Wiecie, o co chodzi? Ja nie wiem. Aniołowie, fu, fu, ho, ho, ho. Ja myślę w ogóle, że na wszystko nie reagują. Że jednak nie. Że jednak biorą wielokrotnie poprawki. Boże, w ogóle nie. Co tu w ogóle z tej ziemi się unosi? Prawo, lewo, tu dynamit. Wiecie, o co chodzi? W drodze trzeba być i zaśmiać. Ale ja też tak robiłam. Ja też tak robiłam. Wiecie, to w ogóle zobaczyłam, że ja się nadarłam, ryja nadarłam, zdarłam gardło. W ogóle jestem zdenerwowana. Renata jest nieposłuszna.
Ja na drogę nową nie weszłam, czyli nie weszłam w nowy sposób w ogóle myślenia i w ogóle o co tutaj w tym wszystkim chodzi, a miało być tak fajnie. Nazwij tą swoją duszę. Czyli przechodzimy przez te trudności. Często jak próbujemy za szybko w ogóle, wiecie, zareagować, naprawdę trzeba się uspokoić. Ja byłam kiedyś bardzo taka nadpobudliwa. Szybciej działałam niż myślałam. Jak opowiadam jego obciaku się najadłam kiedyś, jak Wiktorek nasz chodził do przedszkola. Już nie pamiętam, czy ja byłam wierząca, czy nie. Przebyłam, ale taka początkująca. Trochę wierzę do odpowiedzi. Tak, będę siedział już w więzieniu. I Wiktor wraca do domu i jest ugryziony tutaj na ramieniu. No i wiecie, po kilku tam godzinach, jak wrócił, to takie miał tą ramkę na ramieniu taką, no tak mu się tam paskudziła. Jak to Artur mówi, atandziła. Zawsze mówi, nie śnij, bo się będzie atandzić. Chyba od atandy w więzieniu. I ja mówię, co się stało, synku? Mamo, Tomek mnie zagryzł. Tomek mnie zagryzł. I wszyscy w ogóle wiedzieli w przedszkolu, że Tomek ma próchnicę. Miał strasznie czarne w ogóle, wiecie, zęby tutaj z przodu, nie? I wziął i zaciął go tutaj w toranie. Więc ja następnego dnia w ogóle wpadam, mówię, tutaj dziewczyna z gangsty, w ogóle wpadam do przedszkola, mówię, panie, bo jaki to w ogóle sposobem tutaj dziecko moje wraca do domu i jest w ogóle pogryzione i tak dalej. No. Wyjaśnimy sobie tę sprawę. Wiktorku, zapraszam cię. Powiedz teraz mamusi, co zrobiłeś Tomkowi? Się okazało, że Wiktorek złapał Tomka za uszy, dosiadł Wiktora, dosiadł tego Tomka i na nim jechał. Więc Tomek, jak się uwolnił w ogóle, że tak powiem, z ciężaru Wiktora, to postanowił go ugryźć. Gdybym miała więcej oleju w głowie, wiecie o co chodzi, to bym w ogóle, to bym zapytała, co się w ogóle wydarzyło. No wydarzyło się to, że Wiktorek był prowodyrem, tak? Pani syn był prowodyrem w ogóle tej sytuacji. To tak naprawdę Wiktor dosiadł Tomka, a Tomek w akcie w ogóle desperacji, tak, chciał mu się jakoś odgryźć, to mu się odgryzł prosto w ramię. Więc często te okoliczności w ogóle trzeba przejść. Trzeba powiedzieć do tej duszy swojej w ogóle, uspokój się. Ochłań. Chodź, wykąpiemy się. Chodź. Nie pal tego papierosa. Bo to nic nie pomoże. Ciśnienie tylko ci się jeszcze podniesie. Więc palić nie trzeba. Idź, wykąp się w ogóle w wannie. Pośpiewaj sobie. Nie nakręć się jakąś tam, wiesz, szarpidrutem jakimś. Tylko w ogóle nakarm tą duszę w ogóle odpowiednią, że tak odpowiednim w ogóle pokarmem. I niech ona się uspokoi. I zobaczysz, że ta burza, ona minie. Bo to często to, co się dzieje, to się dzieje tu. I to coś tu podpowiada, już uruchom. Uruchom teraz modlitwy wstawiennicze. Teraz się módl w ogóle, wiesz, bo teraz jest taki atak, wiesz, w ogóle kosmos. Nie, bo to będzie modlitwa lękowa. To będzie modlitwa lękowa. Ja właśnie zadziałam zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej zadziałam. W sposób zupełnie inny. Ja tak jak Jezus. Położę się spać. Burza przejdzie. Wy coś przeżywacie razem. W drodze. Oni są razem w drodze, przyjaźnią się. I w tej drodze co jest? Atmosfera, fascynacja. Trzeba przespać wielokrotnie, ale nie przespać swojego życia. Nie przespać swojego życia. Wejść na tą drogę i uwierzyć, że to nie jest slogan, bo to w ogóle nie jest slogan. Trzeba stłuc tak zwany klosz wygody i oczekiwań nad swoją głową. Trzeba to stłuc. Rozbić to, rozwalić i wyruszyć w podróż z Panem. Psalm 1,6 mówi, że Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Droga bezbożnych wiedzie donikąd. Czy jest napisane, że Pan troszczy się o portfel, o spichlerz i tak dalej? Nie, o drogę. Amen. Jak będziesz w drodze, to wszystko inne ci się przydarzy. Amen. Jak będziesz w drodze, to wszystko inne ci się przydarzy. Często ludzie nie chcą być w drodze, ale chcą, aby było błogosławione wszystko, czego się dotykają. Kasa, przyjaźnie, relacje. Wiecie, o co chodzi?
Wejdź na drogę, ponieważ Psalm 1,6 mówi, że Pan troszczy się o drogę. A droga bezbożnego wjedzie do nikąd. Czyli co Pan błogosławi? Drogę. Drogę, przyjacielu. Zadajcie sobie dzisiaj to pytanie, czy w ogóle dokądś idziecie? Czy macie sprecyzowane w ogóle cele? Czy tak naprawdę poruszacie się? Czy jesteście w tej drodze? I nie chodzi mi o to, że tam teraz będziesz weryfikował, czy przyjąłem Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ja nie o tym mówię. W ogóle nie o tym mówię. W ogóle nie podważamy takich rzeczy, nie? Skoro zamieszkał w Tobie, to przyjechał do Twojego życia z biletem bez powrotu. Rozumiesz? Nie można tego rozerwać. Cokolwiek będzie Ci mówiła religia, cokolwiek Ci będą podpowiadali tak zwani bracia z zaćmą na oku, nie wiesz. Po prostu nie wiesz. Oni po prostu tak widzą, wiesz, tak jakby przez zwierciadło. My trochę widzimy lepiej. Śmieję się oczywiście. Kochamy naszych braci. Modlimy się o nich, tak? Modlimy się o nich, żeby przejrzeli. Żeby przejrzeli, żeby widzieli, żeby mogli doświadczać w ogóle tego, czego doświadczamy my. Ja jestem bardzo zadowolona z mojego życia. Bardzo zadowolona z mojej drogi z Bogiem. I tego samego życzę Wam. Amen. Amen.